Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale, wyjątkowi goście. Możecie powiedzieć, że dawno ich nie widzieliście, chociaż to nie jest prawda. Kto podbija kartę na czasie? Właśnie oni. Sławomir, Kajra, Kajra, Sławomir, witam was serdecznie. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy. Właśnie, gdzie byliście, gdzie was, jak was nie było? Bo jakiś czas temu po prostu, gdzie, jak otworzyłem lodówkę, wyszedłem na spacer z psem. Sławomir, Kajra, Kajra, Sławomir. Gdzie wy byliście? Nie wiem, odpoczywaliście, nagrywaliście, pisaliście. Gdzie, moi kochani? Na kwarantannie. W domu, tak jak większość Polaków, wiesz, spędziliśmy czas w domu grzecznie, czekając, aż minie zaraza. Sławomir zapuścił brodę, już teraz jak widzisz jest powrót do normalności. No właśnie dlaczego, powiedz? Do życia. No dlatego, że zapowiedziałem, że przed premierą Weselnego Pytona wrócę do formy. Myślę, że wiesz co, ten czas był bardzo dobry, bo właśnie kiedy byliśmy w domu, była okazja do tego, żeby popracować nad muzyką, nad tekstami i dzięki temu jesienią nowa płyta Sławomira, zupełnie nowe piosenki, pierwszy zwiastun już jest, Weselny Pyton, ale będzie jeszcze grubiej. Ale taki przewrotnie, bo pierwszy long play, druga płyta, pierwsza płyta to było Greatest Hit, znowu się bawicie konwencją. Co będzie w takim razie na pierwszym long playu, czy Weselny Pyton jest odzwierciedleniem tego, co usłyszymy jesienią, moi kochani? Ale tytuł to nie jest long, nowy long play, haha. Pierwszy long play. Nie, na razie trzymamy, wiesz, w tajemnicy jeszcze tytuł. Czyli tacy przewrotnie jesteście, bo widzę grafikę long play. To jest nowy long play. To jest napisane Weselny Pyton. To singiel, ale tak. A to mnie w błąd, kurczę, wprowadzony będzie. No czyli czekamy. Wiesz, ty jakby jesteś takim kumatym człowiekiem, także tak. Idziesz, dobrze myślisz, tak. Ale będzie inaczej. Widzicie, niestety nie ułatwiają nam życia, no ale dobrze, o to chodzi. Weselny Pyton to jest już weselny hit. Wiesz co, no, patrząc na to, co się dzieje na YouTubie, 2 dni, 1 000 000 wyświetleń, jesteśmy na pierwszym miejscu karty na czasie. Fani, już są pierwsze covery, już nas pozdrawiali z wesela tańczące pary, więc mam nadzieję, że ta piosenka dobrze sobie poradzi. I tak naprawdę już wiesz, oddaliśmy ją w ręce fanów i to słuchacze decydują o tym, co się dalej dzieje z utworem. Może ja odpowiem krócej tak. Okej, bo jestem zaskoczony, bo zazwyczaj na karcie na czasie albo są jakieś challenge, albo jakieś ekipy, albo kawałki hip-hopowe i nagle jesteście wy. To jest, można powiedzieć, że jesteście wciąż niszą na rynku, bo o rock polo zaraz pogadamy. No niespodzianka. Wiesz co, powiem ci, że to jest, właściwie to jest nasze miejsce, nie? Tak. Tylko na chwilę żeśmy odpoczęli, ale z tego co pamiętam, to parę razy już tam byliśmy. Wiem i dokładnie teraz też o tym porozmawiamy, rock polo, bo zawsze pamiętam, poprawiacie dziennikarze, tak. Którzy mówią, o rock polo, ha ha ha, disco polo. Nieprawda. To wciąż jest nisza, czy już jakieś macie, czujecie oddech konkurencji na plecach, bo przeglądając przed naszą rozmową, no nie ma takich zespołów. No jest to nisza na pewno i cieszymy się bardzo, że połączyliśmy tych, co kochają muzykę rozrywkową i tych, co kochają bardzo dobre brzmienia i wszystko na bardzo dobrym światowym poziomie, więc na razie jesteśmy chyba jeszcze wciąż pierwsi, ale wciąż czekamy na wasze pomysły i na to, żebyście nas przebili. Ja czekam. No trochę wiesz, dokładamy cały czas do pieca, bo na przykład w utworze Weselny Pyton możecie usłyszeć orkiestrę symfoniczną nagraną w legendarnym studio S4. Więc spełniamy nasze muzyczne marzenia i nie odpuszczamy, jakby, ponieważ mamy coraz lepsze możliwości, to i na koncertach, i właśnie na płycie ta jakość myślę, że będzie naprawdę światowa. Ale właśnie, bo Weselny Pyton równa się wesele, teraz trochę porozmawiamy o weselach. Gracie? Zdarzały się takie propozycje, że dzwonią do menedżera, który gdzieś tam jest za Oliwią i mówią, słuchajcie, no chcemy was na weselu, miło w Zakopanem i Weselny Pyton również, najnowszy singiel, chcemy was na weselu. To bardzo często zdarzają się takie sytuacje, czy to są incydenty? Jeszcze jeżeli się coś takiego przytrafi, no to w grę wchodzi normalny koncert, dlatego że my zawsze gramy na żywo. Gramy z całym zespołem, gramy ze wspaniałym realizatorem dźwięku, realizatorem światła, więc to w takiej kategorii trzeba traktować. Jeżeli ktoś chce koncert Sławomira na bogato, jest to możliwe. Był taki wspaniały konkurs alkoholu, którego byłem ambasadorem. Główną nagrodą był właśnie koncert na weselu pary młodej. No i zagraliśmy taki koncert, bardzo się ucieszyli. Tylko wiesz, trzeba uważać z tym, bo czasami no, ten koncert może być większym wydarzeniem niż wesele, więc tu trzeba ostrożnie. Natomiast my jesteśmy dla ludzi, zawsze gramy. Jeżeli są warunki techniczne, możemy to zrobić. Ale to można powiedzieć, że to jest do wyboru Sławomir i Kajra na bogato, Sławomir i Kajra kameralnie na przykład. Nie, zawsze na bogato. Aha, bo na przykład wiem, słyszałem właśnie o takich zespołach, że okej, możecie nas wynająć na wesele, ale skromnie, że albo w duecie, albo z gitarką. Nie, albo... nie, my zawsze na bogato. Albo się bawimy z całym zespołem, albo wcale. Ale właśnie, bo Weselny Pyton miał być chyba opublikowany, jak będziecie mieli 1 000 000 subskrybentów. Tak. Ale tak. Co, fani was nurt naciskali, pisali, słuchajcie, walcie, tak dajcie nam tego Weselnego Pytona, dajcie.
czy już nie mogliście się doczekać? Wiesz co, znaczy po pierwsze nie nakapało tego miliona, a po drugie piękna okazja, bo odmrożone wesela. No i chcieliśmy się też podzielić radością trochę tych młodych wesprzec w tym czasie, dlatego zdecydowaliśmy się na premierę Weselnego Pytona i mam nadzieję, że ten teledysk będzie takim klipem, który zasłuży już na tą bańkę subskrypcji, także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo to jest w ogóle bardzo ważne dla każdego youtubera, to jest takie swojego rodzaju dziękuję, nam to potem pomaga się rozwijać, także nie żałujcie, ten czerwony przycisk subskrybuj, wszyscy, którzy są na YouTubie, wiedzą, o co chodzi. Bardzo dziękujemy za każdego suba, będą kolejne materiały, nie przegapicie ich dzięki temu, no i mam nadzieję, że na milion subskrypcji mamy już nowe piosenki, mamy nowe pomysły, także będzie też niespodzianka. Tak. Zgadza się. O, w takim razie Kera jest taką kropką nad nie, Właściwie mogłam powiedzieć, że ja chciałam być wredna i nie chciałam puszczać. Czyli chciałam czekać na milion i czekać na ten złoty przycisk na ścianie. Bo ty jesteś cierpliwa. Tak, oczywiście, więc to było bez problemu. Natomiast faktycznie odmrożli wesela, więc chcieliśmy też dać coś ludziom, żeby się ucieszyli, zatańczyli. I też wiedzieliśmy, że chcemy płytę w tym roku na jesieni, więc jest to bardzo dobry singiel, więc mamy nadzieję, że zachęci was też do preorderu i zamówienia, bo już jest na to szansa. Toż wy naprawdę tacy hip-hopowi, preorder, no, klipy, suby. Ale wiesz, to jest fajna sprawa, dlatego że jesienią premiera płyty już ruszył preorder, tak. I każdą płytę zamówioną w tym systemie podpiszemy osobiście. Także warto takie płyty zamawiać, bo macie z głowy prezenty na święta. Myślę, że jeszcze będzie kilka niespodzianek, ale teraz wszystkich jeszcze kart nie odkryjemy. Okej, czyli w takim razie bądźcie czujni, sprawdzajcie, co się dzieje u Sławomira i u Kajry. I ja właśnie, przy okazji subskrybujcie mój kanał. Wy będziecie się bawić teraz w YouTube, będziecie, można powiedzieć, youtuberami, nie tam muzycy, nie tam wokaliści, autorzy tekstów, kompozytorzy, tylko youtuberzy. Patrząc na wasz klip, no zebraliście całą śmietanę i tych doświadczonych youtuberów typu Cybermarian, albo też tych nowych typu Disco Marek, oczywiście tam też Letni Chamski Podryk, Chwytak, ich jest mnóstwo. No i oczywiście pan, który jest na koszulce, wiecznie młody, nasz przypadek Benjamina Bartona, ja myślę, że jak umrze, to będzie wyglądał jak niemowlę, Krzysztof tak, Ibisz. Tak, najcudowniejszy, najwspanialszy. Ja też, uwielbiam Krzysztofa. Wiesz co, jeżeli chodzi o YouTube, to my naszą przygodę zaczęliśmy ponad 5 lat temu, więc właściwie przekształcaliśmy się z aktorów youtuberów, nagraliśmy już, nie wiem, ileś 100 filmów vlogowych, więc możecie oglądać na naszych kanałach. Na naszym kanale Sławomir i dzięki temu, że 5 lat temu, kiedy byliśmy na pierwszym szkoleniu, normalnie byliśmy, żeśmy się uczyli, jak to wszystko obsługiwać, jak zawiadamiać tym wszystkim, poznaliśmy cudownego Cybermariana, Chwytaka, Letni Chamskich, Szwagrów, byliśmy razem na regatach youtuberów, gdzie było naprawdę cudnie i stworzyliśmy razem taką fajną rodzinę i youtuberzy to był taki wspaniały krąg osób, którzy się bardzo wspierają, którzy się nawzajem krosują. I tak jest cały czas. I tak jest cały czas. I tak naprawdę ten teledysk jest taką naszą wspólną rodziną, to może to jest duże słowo, natomiast takimi naszymi serdecznymi kolegami. To co trzeba zrobić, żeby dołączyć do tej waszej youtuberskiej rodziny? Zapraszamy. Wiesz, to ciężko zapitalać po prostu, wiesz, bo każdy z tych osób, która jest u nas, zawsze jest zaproszona do współpracy, to są osoby, które bardzo ciężko pracują na swój sukces i dzięki temu razem go tworzymy i możemy się rozwijać. To może taką grupę partnerską założyć, wszyscy razem. Tak powinno być, taki obóz, nie wiem, obóz Sławomira, muzyczny obóz, obóz rock polo. Zastanawialiśmy się nad założeniem wyznania, tak. Dlatego że jeżeli masz założone wyznanie, to mogą się odbywać, wiesz, spotkania na kilka tysięcy ludzi. Koncertów nie możemy grać na dzień dzisiejszy. A bardzo nam ich brakuje. Także właśnie, co wy robiliście? Bo wy jesteście koncertową maszyną. Wy powiedzcie w ciągu jednego dnia chyba, ile właśnie, jaki był rekord? 6 koncertów? Nie. Wiesz, pamiętaj, że my gramy na żywo. To nie jest disco polo, gdzie grasz z USB. Dyskietka, pendrive. Wiesz, nie. Tutaj jakby gardło i transportowo może wytrzymać, powiedzmy, 2 koncerty dziennie. Raz nam się zdarzyło grać 2 koncerty, 1 o północy, czyli 3 to było maksymalnie, ale to już naprawdę, to jest fizycznie, wiesz, bardzo ciężkie, dlatego myślę, że jeden koncert dziennie to jest w sam raz, to jest też ważne, żeby mieć czas dla fanów, bo my zawsze mieliśmy z Kajrą taką tradycję, że po koncertach właściwie dłużej niż sam koncert podpisywaliśmy płyty, rozmawialiśmy z fanami, nie wiem jak będzie teraz, ale czekamy bardzo na te koncerty, jest taka akcja, otwieramy koncerty. Tak. Także zachęcamy was do tego, żebyście się z nią zapoznali. Są takie piękne, błękitne koszulki.
No po prostu staramy się, jakby grupa menadżerów stara się rozmawiać z rządem, żebyśmy również mogli pracować, bo to nie tylko my, piosenkarze. Przede wszystkim technika, bo to ludzie o tym nie wiedzą. Oczywiście, to są przede wszystkim muzycy, to są oświetleniowcy, to są realizatorzy dźwięku, to są ludzie od sceny, no całe zaplecze techniczne, kierowcy. Do tego jeszcze dodam, nie zapominajcie, że jak są plenery, to zarabiają wszystkie budki z grillami, wszyscy, nie wiem, kto ławki rozstawia, w różne ochrona, w hotele, naprawdę to jest olbrzymia ilość ludzi. Nie? Wiesz, normalnie wiesz, no bardzo dużo firm związanych jakby z tą branżą muzyczną, ludzie nie mogą pracować, więc trzymamy kciuki, żebyśmy mogli wrócić, bo skoro mogą być, wiesz, spotkania na kilka tysięcy ludzi i nic się nie dzieje, może być kilka tysięcy osób na stadionie, to myślę, że taki koncert też powinny się odbywać. Ale właśnie zauważyłem jedną rzecz, bo wesele to będzie nasz główny temat, do którego będę się bardzo często odnosił. Dobre zespoły weselne zarabiają więcej niż zespoły, które często możemy usłyszeć w radiu czy telewizji. Boli was ta sytuacja, czy po prostu taka jest potrzeba rynku? Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja nie wiem, ile weselne zespoły zarabiają, bo... Na żywo dużo. Nie jesteśmy zespołem weselnym. Ja wiem, że nie jesteście. Dobra, ile zarabiają? No dobra, ja na przykład usłyszałam tylko stawkę, ile? Oliwia, między 6 a 10, nie? Naprawdę. Między 6 a 10, ale ja na przykład często słyszę od duetów i zespołów, mówią, no my tak 4, 5, jak ktoś nas zechce w Miejskim Ośrodku Kultury. I właśnie, jak wy oceniacie jako doświadczeni artyści sceniczni, bo też jako muzycy i aktorzy, jak reagujecie na taką sytuację? Fajnie, nie fajnie? Ale na jaką? Że zarabiają pieniądze? Że zespoły weselne, które są często non-name'owe, nie spotkasz ich w telewizji, w radiu, zarabiają więcej niż te zespoły, które często wyskakują z lodówki. Słuchaj, no każdy sobie wybiera profesję, którą chce wykonywać. Jeżeli komuś potrzeba pieniędzy, no to niech to robi. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie zarabiają, jak są godnie nagradzani za swoją pracę, bo trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim bardzo ciężka praca. Grać przez 2 dni z poprawinami, przez parę godzin piosenki. Wiadomo, że trzeba dać z siebie wszystko. Oprócz tego, wiesz, to są ludzie, którzy się muszą wykształcić, muszą się nauczyć tych piosenek, muszą się nauczyć grać na instrumentach, to trwa lata. Więc tak naprawdę my patrzymy, że to jest zarobek za krótki czas, ale przygotowanie zawodowego muzyka, no to jest kilkanaście lat pracy. Dokładnie, nie brakuje wam sceny teatralnej, planu filmowego, planu serialowego. My cały czas jesteśmy zapraszani i do teatru, i na plany serialowe, filmowe, natomiast można nas zobaczyć w Teatrze w Kapitolu Skoku w Bok, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli tylko będziemy mieć szansę zagrać, bo to też, że otwarte teatry wcale nie oznacza, że teatrum niestety opłaca się grać, ale trzymamy mocno kciuki, żeby jakoś to się wszystko udało. Natomiast mamy te propozycje, natomiast największą radość daje nam nasz muzyczny projekt i to my decydujemy, co robimy, jak robimy, z kim robimy, jak będziemy wszystko edytować. Sami wydajecie. Wszystkie nasze klipy, to jest nasza reżyseria, to jest nasza edycja, to jest nasz montaż, to jest nasza koloryzacja, to jest wszystko my. My, tylko my według jak rasowi youtuberzy. Tak. No tak, właśnie uczymy się od najlepszych i tak naprawdę to też dla młodych artystów, którzy chcą zaistnieć, korzystajcie z tego narzędzia, jakim jest YouTube. Jeżeli możecie, można na dzień dzisiejszy nakręcić nawet telefonem wspaniały teledysk. Jeżeli macie pomysł, macie dobrą muzykę, to od razu macie weryfikację, czy fanom się to podoba, czy macie słuchaczy. To jest bardzo dobra droga, którą możesz pominąć jakby radia, wielkie wytwórnie i można być niezależny. Tak. Jak zwykle kropka nad i od Kajry, weselny pyton, tańczy go byton, tańczy go byton, ale to dobrze, bo to wiesz, się zmienia, bo to można wiesz, w zależności od wesela, jak wszystko ci na trzecia, to rzeczywiście te słowa mogą się pomylić, więc jeszcze raz, weselny pyton, tańczy go Radom, tańczy go byton, to dobre będzie taki wierszyk na Akademii Szkolnej, to byłoby ciekawe. Myśmy już słyszeli nasze teksty w wykonaniu Krystyny Czubówny, na przykład Megierę. Piękny, to wojewódzkiego, także wiesz, jesteśmy gotowi, otwarci. Dobra, to w takim razie podsumowując, bo matury się skończyły, ale jakby za rok ktoś, załóżmy, dzwoni do was Ministerstwo Edukacji Narodowej, no, panie Sławomir, pani Kajra, chcielibyśmy jakiś tekst wykorzystać do matury z języka polskiego, to który tekst byłby najlepszy? Wiesz co, ja myślę, że w ogóle weselny pyton jest fajny, żeby się tym maturzystom źle wesele nie kojarzyło. Także myślę, że cytaty jak najbardziej powinny być na maturze uznawane.
Myślę, że jeszcze przed nami kilka tekstów, szczególnie na nowej płycie, więc poczekajmy, one powinny wejść do kanonu. Czyli tak. Weselny Pyton zastąpi ten Jedzie pociąg z daleka Ryszarda Rynkowskiego. A to już wiesz, to już zależy od ludzi, na pewno dopełnieniem będzie. Jest dopełnieniem i jest też czymś świeżym, nowym. Zobaczymy, jak się będą na weselikach bawić. Na razie z tego, co nam wysłałem, bo dostajemy filmiki na przykład o 2 w nocy, o 3. Ale to było świetne, bo w momencie, kiedy żeśmy opublikowali, tak o 19 wjechał teledysk na YouTube i o godzinie 23 już miałam już był grany, że wesela tak. Już go tańczą. Więc... Na weselu, więc bardzo szybko. Czyli będziemy promować w takim razie. Jeżeli, drodzy widzowie, ktoś z Was będzie organizował wesel i macie problem z repertuarem albo zespół nie do końca nie wie, co zagrać. Set sławomirowy powinien tak, być. Tak, niech się zacznie od Megiery, tak. Jako dedykacja dla pani młodej, czyli ty stara cholero. Oczywiście niech wiedzie Miłość w Zakopanem, bo prawdopodobnie tam Miłość w górach kwitnie. No i Weselny Pyton, jak już mamy wszystkich gości, możemy sobie to podzielić na takie, wiesz, godziny i kwestia też monopolowa, tam ile chodzi. Tak, a ten też Nowy Świat, na pierwszy taniec. Synonimam hektara, żeby w końcu się dorobić, no w końcu jak już ta ma znów zarosłaś, żeby ten trawę siać, kosić. Nic się nie zdało się, bo na przykład nie koszą, już u mnie to jest księga dżungli, powiem. No to bierz się do roboty. Wiesz, zarzuć w głośniku, kosę wyklep i wiesz, heja no. Ale to potem będzie mnie Straż Miejska ścigała, burmistrz dzielnicy. Straż Miejska jest wspaniała do pewnego momentu. Myślę, że jeżeli masz coś do skoszenia, to po prostu zrób. Nie czekaj na innych. Okej, okay, bo też będzie piosenka o dziennikarzach, z tego co sprawdzałem. To będzie tak, będzie na płycie dedykacja do dziennikarzy, którym się właśnie myli rock polo z disco polo. Tak. I myślę, że to raz na zawsze w tym utworze wyjaśnimy. O, i to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Subskrybujcie kanał Bartosz Boruciak TV. Oczywiście subskrybujcie kanał Sławomira i Kajry. I właśnie taka rada dla dziennikarzy. Rock polo, nie disco polo. Dziękuję za rozmowę, życzę samych sukcesów. Dziękuję. Żeby jak najszybciej odmrozili nam koncerty, żebyśmy się bawili na weselach i na koncertach. Daj wszędzie Boże. Z muzyką Sławomira i Kajry. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki.